Muszę kończyć. Spotkałam go przy drzwiach. Można? Jasne. Wszystko w porządku? W dolnej granicy normy. Dobry wieczór. Będę robił kolację. Zje pan z nami? Znalazłem tego informatyka. Z plików, które usunął, wynika, że Patrycja Jóźwiak miała dostarczyć dokumentację swojej ostatniej operacji, która się nie odbyła z powodu podejrzenia zespołu HIT. A co to jest? Małopłytkowość indukowana heparyną. To poważne zaburzenie krzepnięcia. Ale ty wiedziałeś o tym? Gdybym wiedział, nie dopuściłbym do operacji. Jóźwiak otrzymała heparynę przed operacją na zlecenie Kingi zgodnie ze skalą Kapliniego. Kolejne podanie heparyny podczas operacji indukuje przeciwciała. Krew nie krzepnie. Czyli to był błąd Kingi Górskiej? Nie mogła wiedzieć o małopłytkowości. Nie narażałaby pacjentki. Zmiany dokonano z kąta Górskiej zaraz po nieudanej operacji. Serio? Czyli co, dokonała zmiany wpisu, a później od nowa wypełniła kartę ręcznie? Na to wygląda. Możemy to udowodnić? Nie, no co ty. Informatyk zadbał o to, żeby po zmianie nie pozostał żaden ślad. Muszę porozmawiać z Kingą. A po co? Zrobiła wszystko, żeby to ukryć. Na pewno się teraz nie przyzna. Pozostaje Jóźwiak. No co, no tylko on był obecny przy wszystkich wizytach żony. Może nam potwierdzić, czy faktycznie powiedziała Górskiej o swojej chorobie. Ile jestem panu winien za pańskie usługi? Będę leciał na noc. Żebyś się przy niej kręcił. Jasne? Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Wierzysz w przyjaźń? Julia nie potrzebuje przyjaciół. Ma mnie. O, wygrała los na loterii. Ta, ma męża. Już niedługo. Zostanie ze mną albo pójdzie na dno. Więc jeśli nie chcesz pogarszać jej sytuacji, powiem ci miło. Spadaj.